Karolina Gilon komentuje przeniesienie Lwisland Wyspa z Polsatu do TV4. Kolejny sezon Lwisland. Wyspa Miłości zbliża się wielkimi krokami. Fani programu z niecierpliwością wyczekują na nowe odcinki, w których zobaczą nie tylko swoja ulubiona prowadzaca Karolina Gilon, ale również nowych, spragnionych miłości uczestników. Wielu drżało o los programu, gdy do mediów przedostala się wieść o tym, że show będzie odtąd prezentowany na antenie TV4. A nie na antenie głównej Polsatu, jak to było do tej pory. Karolina Gilon w rozmowie z naszym reporterem jednak uspokaja. My jesteśmy jedna wielka rodzina. Ja też jestem takim graczem zespolowym. Jak ja dostaję informacje, słuchaj. Karolina, trzeba wzmocnić czwórkę, no to co robi Karolina, zakasuje rękawy i do roboty. I w ogóle fajnie, nie będę tylko w Polsacie, ale będę też w czwórce, wyznala Gilon w rozmowie z Pomponikiem. Jak zdradziła Karolina Gilon, Lwisland. Wyspa Miłości nie ma sobie równych, jeśli chodzi o najchętniej oglądane telewizyjne show. Stąd decyzja dyrekcji o tym, by poratować nim TV4. Prowadząca program nie ukrywa, że jest bardzo dumna ze względu na niebywały sukces programu, w którym czynnie bierze udział z edycji na edycję. Gwiazda od razu zaznaczyła, że formuła programu nie ulegnie zmianie, a samo przeniesienie to czysta formalność. Zapowiedziała także, że dalej zamierza prowadzić show, z którym wciąż jest kojarzona. Okazuje się, że wielkie przygotowania do premiery siódmego sezonu już trwają, a pracujące przy produkcji osoby powoli szykuje się do wylotu na wyspę. Nie zdążyłam jeszcze rozpakować całej walizki po poprzednim sezonie, a już trzeba pakować kolejne. Ale już jestem prawie w trakcie. Już się zbliżam do tego kroku. Trzeba się pakować. Bo wyjeżdżamy na kolejne 6 gorących tygodni, a ja tu nawet w sumie na 7, wyznala Gilon. Postawiona przed ścianę Karolina wyznala jednak, że nie udało jej się nawet rozpocząć pakowania. Bo zaganiana w ferworze pracy zwykle robi wszystko na ostatnie chwile. Niemniej prezenterka pilnuje obowiązków zawodowych i chodzi na przymiarki strojów, które tworzy dla niej projektanci i krewcowe, by mogła prezentować się nienagannie przed telewidzami. Wydaje się więc, że praca nad programem to w gruncie rzeczy nie taka lekka robota. Pracownicy muszą bowiem zainwestować wiele czasu poza antena, by każdy z nas mógł później zachwycać się nagraniami. Będzie kilka zmian, jeśli chodzi o moją stylizację, zdradziła mimochodem prezenterka. Nie chcę dalej drażyć tematu. Na szczegóły musimy zatem poczekać do pierwszego odcinka, w którym będziemy mogli podziwiać Karolinę i jej odświeżony look.